Cześć! Na początku powiem, że te okulary są zawsze brudne. Wiecie, żeby nie było później komentarzy, że hej Tola, masz brudne okulary, czyżbyś pourodziła je specjalnie do filmiku? Nie, spokojnie, nie poświęcałabym ich tak. One są po prostu brudne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Minęło 7 dni i skończył się Seminary Tab, więc no, czas na podsumowanie. Jestem zadowolona z tych książek, co przeczytałam, pomimo tego, że nie czytałam tych zaplanowanych. Ale chyba u mnie to jest normalne, wychodzi na to, że zawsze tak robię. Jak wspominałam w filmiku, w którym mówiłam o książkach, które sobie zaplanowałam na ten okres, byłam na wyjeździe przez 3 pierwsze dni Seminary Tapu. Nie było mnie w domu i miałam ze sobą dwie książki. Jedną z nich byli wampiraci, drugi tom, a drugą z nich było Spalić Wiedźmę. I Spalić Wiedźmę nawet nie ruszyłam. Przez 3 dni, czyli prawie połowę Seminary Tapu, przeczytałam za to salutkich wampiratów! Jej! Połowa Seminary Tapu, a ja przeczytałam jedną książkę. Zostało mi więc 4 dni na inne. I 4 dnia wzięłam książkę, którą sobie zaplanowałam, czyli Wyspę Potępionych, i ją śmignęłam szybciutko, bardzo szybko ją przeczytałam, miałam to z głowy. Planuję zrobić recenzję może kiedyś, może planuję, może nie, się okaże. Bardzo lubię takie baśniowe klimaty i podobała mi się bardzo. I tak, 5 dnia, zamiast zacząć czytać kolejną książkę, którą sobie zaplanowałam, to poszłam do biblioteki. Dlaczego? Skąd mam wiedzieć, co ja miałam w bani? Powinnam to wiedzieć, to w końcu moja bania. Wzięłam w bibliotece parę książek i później zabrałam się za czytanie tych właśnie z biblioteki, a nie tych zaplanowanych. I pierwszą książką, jaka wpadła w moje ręce, była Córka Dymu i Kości. Przez chwilę miałam myśl, że nie, jednak nie chcę jej czytać, ale przeczytałam i śmignęłam ją też w jeden dzień i podobała mi się. O dziwo, bo myślałam, że będzie taka średnia, a była spoko. I może nawet zaraz nagram jej recenzję. O! Po tym filmiku. Jak nagram ten film, to nagram recenzję tej książki. Nie będzie mi się chciało bawić jutro w nagrywanie, więc zrobię to od razu, jak już teraz nagrywam. To tak. Kolejną książką, za którą się zabrałam, było Pisane Szkarłatem. Trochę gruba. Spodziewałam się czegoś innego. Myślałam, że to będzie w całkiem innym klimacie. Sądziłam, że mi się spodoba. Nie wiem czemu, ale miałam taką myśl, że ta książka mi się spodoba i długo się zabierałam za nią, bo widziałam ją w różnych księgarniach, ale jakoś nigdy jej nie kupiłam i w końcu wzięłam ją z biblioteki i bardzo mi się spodobała. Mówię, myślałam, że będzie całkiem inna, ale nie zawiodłam się. To zaskoczenie było właśnie jeszcze fajniejsze, że nie spodziewałam się czegoś takiego. Tę książkę zaczęłam dnia 6 i skończyłam ją dzisiaj, czyli 7 dnia. Zaraz potem, gdy ją skończyłam, wzięłam 5 falę, spodziewając się czegoś też średniego. Myślałam, że to będzie takie takie młodzieżówkowe, że bohaterka będzie wkurzać, ale no, nie skończyłam tej książki, jestem dopiero gdzieś no na 32 stronie. Tola, co ty możesz mówić o tej książce, dopiero co ją zaczęłaś? Ale podoba mi się jak na razie i podoba mi się narracja i jest fajnie napisana. Zresztą lubię też aktorkę, która grała Cassie, Chloe Moretz. Nie wiem, czy to się tak mówi, ale nieważne. Lubię ją za rolę m.in. Carrie, za rolę w Kick-Ass i takie inne różne fajne filmy. Tak, to podsumowanie było bardzo szybkie i cieszę się z tego powodu. Takie krótkie filmiki to ja mogę robić, a nie jakieś 15 minut opowiadać o jednej książce.